Nazwę co niejednej jest duży film zatem na Polaków. Z czym kojarzy się im miasto Nowy Targ i Podhale? Odpowiedź była jasna i jednoznaczna. Miasto Nowy Targ to hokej, jarmak i lody. W tym miejscu, moi kochani, mamy zaszczyt przedstawić Państwu pierwszą drużynę Podhala Nowy Targ, która w nadchodzącym sezonie będzie reprezentować nasze miasto w rozgrywkach Polskiej Ligi Hokeja na Lodzie. Za chwileczkę się tu, moi kochani, zainstalują. Prosimy zrobić trasę dla hokejistów, bo jak wejdą bodziczkiem, to jest po was, chłopaki. Kochani, przyklaśnijmy zatem naszym zawodnikom! I poprosimy, kochani, do zawodników. Chodźcie, śmiało, kumą. Widzicie, że jest, no niektórzy mogą tędy, niektórzy tędy. My witajmy gorąco, witajmy! To oni nas wiadą. Jeszcze nie widział chłopaki, że to się nie umieści. Prawdziwi faceci z Podhala. Staniemy ze Spocku, moi kochani, bo gram na hokej, a na wszystkich pozycjach, no żeby mi łyżmy nie zakładali, bo świecie za talasi. Nasze podhalańskie, to są nasze podhalańskie kwiatuski, czyli szarotki. Jedyna okazja uwidzieć ich bez zamaskowania. Jak widzimy, będzie tworzone też przedszkole hokeistów. W naturalnych postaciach. Bez ochroniarzy, a z tego ochraniaczy, bo ochroniarze są. No nic, no chłopie, musicie tak stanąć, że mniejsi do przodu, więksi do zadku. Warunki bojowe są, ale jak mówię, hokeiści sobie w każdej sytuacji muszą dać radę. Mamy nadzieję, Amerykanie, że nam przywitacie razem wszystkich, a będziemy za chwilę czytać każdego z osobna. Śmiało, kochani! I poprosimy o ujawnienie się. Jacek Szopiński, pierwszy trener. Witamy pięknie. Tadeusz Puławski, drugi trener. Gabriel Samolej, trener bramkarzy. Witamy pięknie. No i kochani, dobra, trenerów już mamy z głowy prawie, że. A kadra ma oczywiście na głowie. Bramkarze teraz, moi kochani. Tomasz Rajski. Bartłomiej Niesuchowski. Ręka w górę, twarz uśmiech, bo tu fotografują, muszą na pamiątkę mieć. Sebastian Mrugała. My kochani, to byli bramkarze. Przechodzimy teraz do pomocników bramkarzy, czyli obrońców. Ci, co mają zabezpieczyć, to lekkie wczasy na bramce, że bramkarz nie miał nic do roboty, od tego są obrońcy. A jest nim Rafał Dudka, kapitan. Oczywiście prawa są zaoczne, ponieważ Rafał Dudka męczy się w Popradzie. Pojechał z kadrą, moi kochani, tam walczy za ojczyznę. Maciej Surka. Sebastian Łabuz. Nie mylić z Łobuzem. Kamil Kapica. Władysław Bryniczka. Jest Władek. Tomasz Landowski. Jest, ale mimo co rynki do góry wysoko, bo chłop rosły. Dominik Cecuła. Jest w okolicy. Łukasz Gacek. Jest na miejscu. Robert Mrugała. Obecnie. Moi kochani, to byli obrońcy, a teraz przechodzimy do napaści, czyli do napastników. A tam są Jarosław Różański. W porządku, to jeszcze nie mamy, spokojnie, no ale to nic, coś się w mieście dzieje, niech jadą szczęśliwie. Kasper Bryniczka. Jest Kasper Bryniczka. Piotr Kmiecik, zaoczne oklaski, ponieważ też się męczy z kadrą, moi kochani, na wyjeździe w Popradzie. Mariusz Jastrzębski. Bartłomiej Bomba. Tak, bomba to wy ich serio. Bartłomiej Neupauer. Jest. Przygotowane pełne oklaski wasze. Marek Puławski. Łukasz Szumal. Kacper Kos. Jest. Robert Budaj. No, obudzili kolegę, dobra. Rafał Ćwikła. Dawid Olchawski.
No i pani, jak mi tu jeszcze podpowiedzieli, fan, dobry duch i wszędobylski zawsze z zawodnikami jest Jakub Janka! Wielkie brawa. Podobno wyjazd tak jest nie do pobicia dla kibiców, zawsze jest i wszędzie i dodaje ducha zawodnikom. Moi kochani, zapraszamy wszystkich nowotarzan oraz wszystkich sympatyków nowotarskiej drużyny na mecze do miejskiej hali lodowej oraz dzisiaj, moi kochani, na stanowisko mają tam zainstalowane koło ratusza biało-niebieski namiot, o ile mi kolega daltonista dobrze powiedział. Mam tam stanowisko swoje, sprawy informacyjne, gadżetowe, podpisowe spotkania, zdjęcia pamiątkowe, no z misiem, nie z misiem. Jak będzie miś, to będzie biały miś polarny, bo hokeiści pewnie tak będą. Moi kochani. Mateusz Tylka, moi kochani. No i lepsze się zostawia na koniec. Mateusz, spokojnie, jesteś gwiazdą zespołu w tym momencie, wytrzymali mnie nerwowo do siebie. Tak, i miałem go, ale pod palcem. Dobra, wielkie brawa, moi kochani. Zbigniew Stanek jest tam gdzieś. Gdzie? Jest? Jest! Tak, emerytowany młodzieżowiec. Wielkie brawa, moi kochani. Dla wszystkich, z osobna dla całej drużyny, dla trenerów życzymy powodzenia. No i czekamy na wyniki i emocje. Zapraszamy do hali. A fanów, sympatyków zapraszamy, tu jest w biało-niebieskim namiociku z boku. Można łapnąć jakiegoś gadżeta, jakiegoś podpisa, moi kochani, wszyscy są przydatni pisaci.